Ależ fajnie być znowu na strychu. Tyle ciekawych przedmiotów. Uwielbiam szperać w różnych zakamarkach. Ojej, a gdzie jest Paulinka? Słyszycie te hałasy? Paulinko, co ty robisz? Zachowujesz się bardzo głośno. Ha, ha, ależ zabawa! Auć, auć! Nie tak mocno. To boli. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, bum, bum. Auć! Uważaj. Uciekaj szybko, zanim trafisz razem ze mną do... Ojej! Co się z nimi stało? Ojej! Niedobrze, niedobrze. Paulinka uszkodziła cymbałki. To tragedia! Antoni, gdzie oni zniknęli? Jaka tragedia? Każdy instrument, który zostanie uszkodzony, może magicznie przenieść się do krainy dźwięków, aby tam się naprawić. Ojej! Paulinka musiała się przenieść razem z dzwonkami. Nie będzie potrafiła wrócić tu sama. Musimy jej pomóc. Ale jak? Na początek musimy znaleźć jakiś inny instrument i poprosić go, aby przeniósł nas do krainy dźwięków. Tam odszukamy Paulinkę. Zatem prędko, ruszajmy. Musicie nam pomóc. Nasza przyjaciółka została przeniesiona do krainy dźwięków, a my nie wiemy, jak się tam dostać, żeby ją uratować. Pomóżcie nam. Do krainy dźwięków mogą się przenieść tylko instrumenty zabawkowe. My nie możemy wam w żaden sposób pomóc. A ty, pianinko, jesteś zabawkowe? Ja? Pomóc wam? Tra-la-la-la, coś wam powiem. Prędzej sobie złamię nogę niż pluszakom dziś pomogę. Złapcie mnie, złapcie! Kajtku, gonię! To nasza jedyna szansa. Pianinko, proszę, pomóż nam dostać się do krainy muzyki. Musimy pomóc naszej przyjaciółce, Paulince. No już dobrze, dobrze, uf, ale z was nieustępliwe pluszaki. Zawracacie mi tylko głowę, uf. To zbliżcie się do mnie, żeby czar zadziałał. Teraz uwaga, zagram czarodziejską melodię. Oj, to cymbałki. Mówcie szybko, gdzie Paulinka? Nigdzie jej tu nie widzę. Mów, mów, bo jak łapsnę i ugryzę, wrrr. Uspokójcie się, proszę. To nie moja wina, że Paulinka tak mocno grała, że uszkodziła mi płytki. No tak, ale gdzie jest Paulinka? Nie złośćcie się. Paulinka trafiła do krainy dysharmonii. Tak, trochę jakby... przypadkiem. Nie chciałyśmy, żeby tak wyszło. Chodźmy tam, szybko. Czekajcie, pomogę wam. Ale najpierw wy naprawcie moje płytki. Inaczej nie uda mi się zagrać żadnego czaru. Dobrze, tylko powiedz, co mamy robić. I jak samopoczucie? Dużo lepiej. Teraz możemy odnaleźć waszą... niezbyt miłą przyjaciółkę. Biedne cymbałki. Bardzo bolało. Nie tak bardzo, ale dziękuję za troskę. Wszyscy gotowi? Uwaga, ruszamy! Ojej, jak tu strasznie. Brrr. Widzicie gdzieś Paulinkę? Ja ją widzę! Tam jest, na tej wieży. Strasznie wysoko. Ojej, jak tam dotrzemy? Widzicie ten wielki mur i ten nieprzebyty las za nim? Nie uda się nam. Nie martwcie się, jest na to rada. Ta kraina powstała dawno temu w ten sposób, że piękne i radosne nuty, które biegały kiedyś w harmonicznych korowodach, zupełnie zdziczały i zaczęły się wyłamywać z ustalonego przez muzyków rytmu. To nie są złe dźwięki, tylko zupełnie zwariowane.
Jeśli udałoby się nam trochę ich nałapać, a następnie nakłonić do tego, żeby ustawiły się na chwilę we właściwej kolejności, odczarowalibyśmy na krótki czas krainę i przejście przez ten dziki las. Znakomicie. Tak zróbmy. Super! Ojej! Popatrzcie, jak tu teraz pięknie! Słuchajcie, nie zwlekajmy! My się zachwycamy widokiem, a tam Paulinka czeka na naszą pomoc! Kajtku, pędź do niej! Dobrze! Ojej, Paulinko, jak się czujesz? Wszystko w porządku? Tak, tylko strasznie się bałam. Dziękuję, że po mnie przyszliście. Ależ oczywiście, że przyszliśmy. Pomogły nam nasze kochane cymbałki. Ojej, to wszystko przez to, że byłam taka lekkomyślna. Nie można tak brzydko traktować nikogo ani niczego. Zasłużyłam na to wszystko, zasłużyłam sobie i jeszcze na to. A masz! Paulinko, nie bądź dla siebie taka surowa. Jeszcze chwilka, a całkiem popsujesz sobie własną głowę, a kowal dźwięków na pewno czegoś takiego nie będzie umiał naprawić. No, chyba nie. Dziękuję za wszystko, przyjaciele. Wracajmy do domu, wszystko wam wynagrodzę. Urządzę dla was wspaniały koncert na podziękowanie. Zaśpiewam i zatańczę i zagram na cymbałkach. Och nie, dziękuję. Na dzisiaj wystarczy mi koncertów. No, to wracamy do domu. To koniec tej wspaniałej muzycznej przygody. Niewiele się nauczyłam siedząc cały czas w tej strasznej wieży, ale przyjaciele wszystko mi na pewno opowiedzą. A my spotkajmy się w następnym numerze z serii Pluszaki rozrabiane.